przeciwników. Naprawdę te zmiany sytuacji, ta sytuacja punktowa. Przed chwilą mieliśmy akcję na 10, na 10 punkt drużyny Skry, którego nie zdobyły i uciekają mi punkty i mamy blisko remis. Gagodiolaś jeszcze raz, Zatorski ponownie pod siatkę, czysta, wlazły, trafia, jest boisko. Nie są przekonani, to tylko Michał Łasko, dość wyraźnie pokazuje aut, ale to raczej pobożne życzenie. Według mnie było absolutnie boisko. No nie, dobre 25 cm piłka tak. Wyszła w plac. No i Michał Winiarski, który bardzo wiele przyniósł swojej drużynie i dodaje kolejny punkt. Niewiarygodne. Tak, końcówka Michała Winiarskiego, jeśli chodzi o zagrywkę, perfekcyjna. Ciekły Lorenzo Bernardi prosi o przerwę, bo znów 11 do 8, co tylko odrobili, to ponownie stracili Jastrzębianie. Bye, hey boys! Pierwszy klucz, it's one ball! Come on, boys! Tak, jesteśmy tak blisko. No tak, ale trochę tak daleko. Michał Winiarski, no teraz ta ostatnia zagrywka to była znowu zagrywka, która no, nie pozostawia wielkich szans na przyjęcie. Nerwy na twarzach kibiców Jastrzębskiego Węgla. Czy jeszcze wierzą w to, że można w tym momencie odrobić 3 punkty? Były 3 punkty na początku. Odrobili raz, drugi. Czy teraz jeszcze będą potrafili? Winiarski. Teraz Paweł Rusek do... Trafił Michał Łasko, ale... Kto wie, czy nie był out. Na bardzo wysokiej pozycji złapał Mariusza Blazłego w obronie. Tego już nie rozstrzygajmy. Gramy kolejną akcję. Tu nie ma czasu na przeżywanie, na analizy. Palaska przy siatce. My możemy troszkę patrzeć na ustawienia. Dobrze trafił Winiarskiego. Jest wlazły na potrójnym bloku. Blokał, jednak nie dali rady. I to, co kończyło się w wielu przypadkach niezakończonym atakiem w końcówce. Tym razem powiem szczęście. Siatkarskie szczęście jest przy Skrze. 12 do 9, 3 punkty przewagi, tyle samo do końca tego seta, a to będzie oznaczało koniec rywalizacji półfinałowej. Wojcki na zagrywce. Obczujmy się w drużynę Jastrzębskiego Węgla. Dla nich... O, Paweł Wojcki zaszarżował. I przeszarżował. Bartman wraca w miejsce Luciana Bośko. Jeszcze nie wszystko skończone. To naprawdę... Cały scenariusz. A co teraz zrobi Michał Kubiak na zagrywce? Zaryzykuje, pójdzie na 100%, czy może jednak wybierze wersję bezpieczną? Mocno, ale Winiarskim pewnie. Ależ teraz trafił bardzo ważny punkt ze środka Karola Kłosa. Swobodnie, swobodnie w miarę gra Skra, jak na tę chwilę. To oni są bezpieczniejsi i to też widać w postępowaniu zawodników. Balaska mocno. W siatce zwolniła troszkę piłka, winie do łaski. Jest punkt na pojedynczym bloku, nie miał szansy Bartek Kurek. Akcje 1-1 wydają się, że są mniej więcej w równowadze. Ale to znowu nie te akcje będą decydowały. Najpiękniejsze jest to, że będzie decydowała, podejrzewam, akcja jakaś konfliktowa. Wojtek, 13 do 11 to jest ostatni dzwonek dla Jastrzębian. Przy bitwie meczowej będzie potwornie trudno. Russell Holmes, Zatorski, Balaska, wlazły! Jest punkt! Przy dobrym przyjęciu jedna i druga drużyna nie ma problemu ze skończeniem akcji. Doskonale końcówkę wytrzymuje też Paweł Zatorski. Przyjmuje swobodnie i bardzo dokładnie. 14 do 11, 3 piłki meczowe, 3 piłki na wagę finału Mistrzostw Polski. Czy jest w stanie Jastrzębie to zrobić? 3 punkty strata na zagrywce Bartek Kurek. Pierwsza piłka pójdzie na pewno bardzo mocna, zaryzykuje. Kurek. Out.
Nie trafił czysto, uciekła piłka. Wraca oczywiście Karol Kłos. No i mamy jedną akcję, w której niewielkie jest ryzyko po stronie Skry. Mogą zagrać swobodnie. Akcje ciekawe. Nie podnosi bloku trener. Tutaj Winiedon nie zejdzie. Ta kurka, mocna zagrywka, utrzymali drzew. Blasły kończy! Tak długo nie mógł wrócić do gry, ale w tych decydujących piłkach czwartego i piątego seta okazał się bezbłędny, a więc 15 do 12, 3 do 2 wygrywa Skra i to ta drużyna zagra w finale Plus Ligi. To był kapitalny mecz, to był mecz zmiennych sytuacji i mieliśmy w nim wszystko. Myślę, że zasłużone zwycięstwo Skry, ale dopiero w tym ostatnim secie. Drodzy Państwo, za chwilę będziemy tutaj w Jastrzębiu na wywiadach pomeczowych na studio, a zaraz potem drugie emocje półfinałowe. A więc za chwilę kontynuujemy siatkarską przygodę na naszych antenach. Tymczasem z Jastrzębia żegnają Państwa Wojciech Brzyzga i Marcin Lepa. A więc 3 do 2 wygrywa Skra i to ona jest w finale Plus Ligi.